Catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a shooting star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was fell apart. I wanna be with you. A tak naprawdę, żebyście nie myśleli, że jest zbyt kolorowo, to walczę ze sobą. Tak bardzo nie chcę. Baby, take my hand, hold it tight. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoy Your Family, a dzisiaj zapraszam was na dzień ze mną. Jak widzicie, trochę inaczej ten vlog się zaczął, zaczął się samotnie i dzisiaj będzie właśnie taki mój dzień, ponieważ w tym odcinku będę miała też dla was takie małe wyzwanie, które niewiele was będzie kosztowało, a bardzo wiele wam da. Także mam nadzieję, że równie chętnie podejmiecie się ze mną te jak wyzwania z metamorfozą i od razu mówię, że tak, w tym roku cała seria będzie kontynuowana. W tamtym roku udało mi się osiągnąć wagę, którą miałam przed ciążą, w tym roku robimy formę życia. No. Dobra, wskakuję już na orbitrek i zaczynamy. Ten dzień. Idę się myć, umyć głowę i wrócę do was. Jestem spocona, naładowana, zajebiście. Dzisiaj mam jakiś farciarski dzień. Mikołaj na chwilę się pobawił z tatą, jak ja robiłam sobie trening, potem poszłam się okąpać i znowu poszedł spać. Jakiś dzisiaj ma dzień śpiocha. Słuchajcie, ja doskonale wiem, że w tym czasie ja mogłabym umyć podłogi, nie? Poodkurzać dywany, ogarnąć pranie, rozłożyć je po pokojach i tak dalej. Ale chciałabym wam powiedzieć, że nie samą robotą człowiek żyje. I czasami warto zadbać o siebie, żebyśmy następnego dnia to pranie robiły z uśmiechem na ustach. I nie, że o, znowu te obowiązki, znowu ten kierat. Nie, zadbajcie o siebie, pomyślcie w tym całym zgiełku tego wszystkiego o sobie i zobaczycie, jak będziecie podchodzić do takiej codzienności po prostu o wiele lepiej. Ja sobie zacznę od maski, tak rano. To zdarza się o wiele rzadziej niż maski wieczorem. Natomiast to jest właśnie ta seria, o której wam mówiłam na Instagramie i też w poprzednim filmie. To jest seria Skin Glass od Nakomi. Otóż chodzi o to, aby uzyskać efekt nieskazitelnej, gładkiej, rozświetlonej skóry. Takiej tafli szkła. Takiej po prostu przepięknej i zdrowej. Takiej promiennej. O! Super ją stosować przed wielkimi dniami, jak na przykład ślub, impreza, randka, wesele, teraz zbliżają się, znaczy były już walentynki, ale może macie jakąś zaległą randkę, więc też super. Tak po prostu, żeby nasza skóra wyglądała ładnie, bez makijażu. W tej całej serii, czekajcie, bo mam jedną rzecz nad łóżkiem. Ta seria składa się z trzech produktów. Pierwszy produkt to serum do twarzy, które możemy używać na przykład z kremem BB, na przykład pod makijaż i SPF. Daje nam od razu takie wygładzenie skóry, więc spotęguje wygląd waszego makijażu zdecydowanie na plus. Możemy go również stosować pod krem na noc. Krem to jest właśnie drugi produkt, który mamy w tej serii. Świetnie się wchłania i przede wszystkim prześlicznie pachnie. To jest taki bardzo delikatny zapach, nie żaden kwiatowy, nie żaden drażniący, po prostu zapach takiej czystości, takiej delikatności. O! I trzeci produkt, którego użyję właśnie dzisiaj na samym początku, to maska do twarzy, którą możemy używać nakładając ją na skórę i zostawiając 15 minut lub, ja daję taką mega grubą warstwę, lub druga opcja, to zostawić do wchłonięcia, ale wtedy jeżeli
zostawiacie ją do wchłonięcia, to polecam dawać nieco cieńszą warstwę. Ja zrobię sobie taki zmasowany atak i zostawię sobie ją na 15 minut. I właśnie taką grubą warstwę ja sobie nakładam na całą buźkę i zostawiam. To możecie zrobić na przykład wieczorem, po kąpaniu, po oczyszczaniu twarzy, tonizacji. I siadacie przed telewizor, robicie sobie taki czysty relaks. Ja Wam zaraz pokażę, jak skóra będzie wyglądała po, bo efekt uzyskujemy natychmiastowo. Wyznaczcie sobie taki jeden dzień w tygodniu tylko i wyłącznie dla siebie. I nieważne, czy to będzie, wiecie, cały dzień dla Was, czy to będzie godzina, bo godzina już wystarczy, albo zwykła maseczka, bądź samotna, spokojna kąpiel. I właśnie marka Nakomi, czyli sponsor tego odcinka, nawołuje Was również do tego, aby zrobić coś dla siebie. Mega fajna kampania, bardzo chciałam w niej wziąć udział. Bardzo często od siebie Wam mówię, żeby coś takiego robić, więc napisz w komentarzu, co dzisiaj zrobisz dla siebie, albo co ostatnio zrobiłaś dla siebie, albo czy robisz, masz taki swój własny, prywatny rytuał, w którym dbasz o swoje samopoczucie, o swoją głowę, o swój rozwój, o siebie samą po prostu, bo nikt o ciebie tak nie zadba, jak ty sama o siebie zadbasz. Wiadomo, że mąż cię kocha, dzieci kochają i tak dalej, ale im też dajesz bardzo dużą część siebie. Ale żeby dawać i ładować czyjeś baterie, pomagać mu ładować jego baterie, sama musisz mieć na fulla naładowane. Więc fajnie, jeżeli masz czas, aby je zregenerować. Wszyscy potrzebują takiego czasu dla siebie i ty również. Także koniecznie napisz w komentarzu, czy podejmujesz z tego wyzwania i chociażby raz w tygodniu poczytaj ulubioną książkę, zrób sobie maseczkę, idź na długi spacer, pobiegaj, spotkaj się z koleżanką na kawę, cokolwiek zrób dla siebie. To, co sprawia ci radość i to, co wywołuje uśmiech na twojej twarzy. Zgłaszam się za 15 minut. Wylicytowałam sobie sukienkę. Patrzcie, jaką ładną. Tiruriruriruriru, taką gorsetową białą. Ale się jaram. Czekajcie, bo jeszcze licytowałam gacie. O nie, czy gacie też wylicytowałam? Kacie też! Mam nadzieję, że będą dobre. Takie. Gites! Licytuję taką koszulkę nocną. Taką. Znaczy ona nie jest nocna, ale dla mnie ona jest nocna. Także zobaczę, czy mi się uda. 2 godziny 52 minuty. Jezus, wiecie, kiedy ja ostatni raz brałam udział w jakiejkolwiek licytacji? Można było ją kupić, ale za 60 zł. A licytacja o 24,90. Stwierdziłam, że zaryzykuję, może se wylicytuję, więc taniej, więc licytuję. Jak na razie wylicytowałam 3 rzeczy i 2 rzeczy po prostu mam w koszyku, że sobie kupię do tej licytacji, bo nie są drogie, tam kosztują po 20 zł, więc przyjdzie, to Wam pokażę. A by the way, to mam nowy szlafroczek i powiem Wam, że robi furorę u mojego męża. Poleca się. Linka Wam dodam pod spodem. Zobaczcie, jak moja skóra się błyszczy. Widzicie to? Zdrowa skóra nie jest idealnie matowa. Pomimo tego, że my tam używamy tych kremów matujących i tak dalej, to zdrowa skóra to jest skóra, która ma w sobie taki naturalny blask. Właśnie to, co widzicie tutaj na przykład na moim czole, że po nałożeniu produktu na przykład po tam, nie wiem, 5 minutach nasza skóra zaczyna właśnie tak błyszczeć, jak widzicie to u mnie. Produkt tylko wydobędzie z niej taki jeszcze dodatkowy naturalny blask. Ja jestem bardzo zadowolona, bo moja skóra wyglądała o wiele gorzej niż wygląda w tym momencie. Ja się teraz będę malować i tutaj na przykład daję sobie podkład i do podkładu dokładam kropelkę tego serum. Wtedy podkład dostaje też takiej lekkości i jest taki nieco bardziej rozświetlający. A ja mam tutaj podkład Estée Lauder i on jest takim topornym podkładem, bo na mój ulubiony Dior jestem aktualnie za jasna
i będzie to wyglądało o wiele, wiele lepiej. Rozsmaruję, jak wygląda podkład na skórze po tym serum Glass. Skóra jest mega wygładzona i podkład wygląda ładnie, nie robi takiej skorupy, bo najgorsze, co można sobie zrobić, słuchajcie, to ciężki podkład, gdy nasza skóra naprawdę jest słabo nawilżona, który podkreśla suche skórki, a to serum Glass bardzo ładnie przygotowuje skórę. Mamy bardzo ładną skórę, pięknie wyrównaną, do tego nakładamy podkład i wyglądamy mega świeżo i promiennie. I jeszcze jak dodamy sobie kropelkę tego serum do podkładu, to serum jakby wychodzi naprzód. Więc ja jestem z tego bardzo zadowolona, bardzo dumna. Możecie zobaczyć, że wygląda to naprawdę mega fajnie. I zachęcam Was, bo serum nie jest drogie, cała ta seria nie jest droga, a robi piorunujące efekty. Czasami warto zainwestować w tańszy kosmetyk i dostaniecie go również w Hebe. Więc jeżeli ktoś woli stacjonarnie, tylko tam mój kod rabatowy nie działa, a wiadomo, 15% zniżki na większe zamówienie, no to już jest całkiem fajna kwota. Także no, wrócę do Was, jak już się cała pomaluję. Dobra, ja już się ogarnęłam. Makijaż dodaje trochę pewności siebie. Ja generalnie nie mam problemu wyjść z domu bez makijażu, natomiast lubię być pomalowana, lubię po prostu to robić, lubię tą czynność. O, dajcie znać, czy jesteście z teamu no make-up, czy jednak make-up, a może trochę to, trochę to. Także podzielcie się, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat w komentarzu. Ja się chciałam pochwalić, jak ładnie dzisiaj wyglądam, tak? Mówcie sobie komplementy, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby też taką pozytywną afirmację wrzucać do siebie, że nie, że jesteście za grube, włosy nie te i tak dalej. Nie, wyglądacie zajebiście, bardzo ładnie. Idę ogarnąć tylko włosy, bo już mi, słuchajcie, wyschły w tym koku. Właściwie to jestem ciekawa, jak wyglądają. A może bym je tak zostawiła? Nie, lepiej nie. Idę je ogarnąć i się ubrać. Widzimy się z samochodu albo już z miejsca docelowego, do którego Was zabiorę. Ja idę poszukać jakiegoś prezentu dla Krzysia i muszę kupić coś z bielizny. Powiem Wam, że nie mogę kupić odpowiedniej bielizny, albo jest jakaś, albo ja jestem krzywa, albo ta bielizna aktualnie jest krzywa. Także trzymajcie kciuki. Prawdopodobnie Krzyś będzie obrabiał część tego vloga, więc nie wszystko mogę Wam pokazać. No ale to, co mogę, to pokażę, więc trochę Was ze sobą zabiorę. Dzisiaj taki dzień dla Marty, ale jak już wybywam z domu, to wykorzystuję. Wy też tak macie? Miałam wziąć piankę marshmallow, nie ma szans. Kolejka była taka, że z jedną pianką stałabym pół godziny. Kiedy indziej. Teraz czas na kawę, trochę w spokoju, potem chcę skoczyć jeszcze do sklepu po jedną rzecz. Na wiecie, walentynkowy wieczór. No i jakiś prezent dla Krzysia. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda. No, ja już wróciłam do domu, udało mi się co nieco też kupić, także bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy dzień, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie coś po sobie w komentarzu i jeszcze raz przypominam o kodzie rabatowym Marta15 na wszystkie produkty w Nakomi Shop.